mówiąc o bezpieczeństwie, o szykowaniu się do konfliktu zbrojnego i patrzenie na naszą Polskę, na tą bańkę, czy Europę, w której sobie żyjemy i jest bezpiecznie, prawda? I mówię, pamiętacie, że było kiedyś olimpiada w Sarajewie? Była olimpiada w Sarajewie. I powiedzcie tym ludziom w trakcie tej olimpiady, że za 3, 4, że za 5 lat Sarajewo będzie miastem w Europie, w którym były najkrwawsze walki. Walka snajperska. Powiedzcie tym ludziom, żeby się szykowali do wojny, żeby budowali się, żeby organizowali siebie, że będzie konflikt zbrojny. Dalej. Powiedz wszystkim w Doniecku w 2012 roku na Mistrzostwach Europy, że za chwilę będą trwały potężne walki o ten stadion, o szpital, który został nowo postawiony i że przejdzie cała ten dystrykt, cała ta okolica, panowanie kogoś innego. Nie? Dawno? Niedawno. Uwierzyliby? No to było wczoraj. Czy oni by uwierzyli? Czy ci w Sarajewie by uwierzyli? Czy ci w Doniecku by uwierzyli? Państwo, patrzcie teraz na nas i pomyślcie sobie, że za rok, za dwa, oby nie. Może tak być, ale nie, może nie. Oby nie, ja nie chcę, żeby tak było. Jest, tak jest. Musimy mieć to w tyle głowy, że no, sama rzecz granicy polsko-białoruskiej, gdzie słyszymy, że ponoć obecny prezydent Białorusi mówi, że Białorusini będą mieli prawo użycia broni, jeżeli będzie tam jakaś destabilizacja na granicy. Nie wiem, czy słyszałeś, to z wczoraj były takie wiadomości, były, że jest przeciek, że pozwolił Białorusinom użyć broni. Blisko? No blisko, bliżej niż się wydaje. I myślę, że w takim razie to są życzenia nie dla ciebie, ale dla wszystkich. Ja sobie też tego życzę, swoim, najbliższym twoim i nie tylko Polakom, żeby w ogóle ten karabin można było już gdzieś tam wpisać do kartek historii, a skupić się na rozwoju nauki w innym kierunku. Niech jest naoliwiony, potrafmy go używać, ale tylko na strzelnicy i to najlepiej sportowej. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.